Zapraszamy do wejścia. Jest to wyjątkowy, specjalny tramwaj, w którym jedzie Orkiestra Stołecznego Miasta Krakowa, Sinfonietta Krakowia, na 140-lecie MPK. Jedziemy do stacji krwiodawstwa, gdzie będziemy wspólnie oddawać krew z Orkiestrą Sinfonietta Krakowia oraz wysłuchamy mini koncertu. Na 140 litrów krwi na 140-lecie. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Chociaż jeden przystanek z nami. Mamy panią, która jest honorodawcą krwi. Proszę powiedzieć, od jakiego czasu pani oddaje krew i ile już litrów utoczono? O, nie wiem ile utoczono, ale jestem od 18 roku życia. Od razu miesiąc po urodzinach poszłam, także. No brawo, duże brawa! Jest z nami pani, która specjalnie dla nas postanowiła zmienić swoją trasę przejazdu i zmienić przesiadki. Czego pani się spodziewa, po wizycie w tym tramwaju? W tym tramwaju sama nie wiem, czy mam się spodziewać. Zostałam tak spontanicznie zaproszona, że nie wiem. A można spodziewać się najgorszego, bo trzeba oddać 2 litry krwi. Rozumiem, że się pani zgadza. Duże brawa dla pani! Zapraszamy od razu z nami, można pojechać. Idziemy prosto do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na ulicę Rzeźniczą. Tam zagramy koncert Sinfonietty Krakowi. Będzie pani honorowym gościem. Jeżeli pani ma ochotę oddać krew, oczywiście do niczego nie przymuszamy i ewentualnie można zrobić to jutro, kiedy w innym terminie. Serdecznie zapraszamy. A zdążę to zrobić do godziny 14? Tak. Tak? Oczywiście. Dobrze. Wydaje mi się, że udało nam się zaskoczyć. Bardzo się cieszę, że to nie było banalne, że to nie było efekt dla samego efektu. Udało się tę akcję 140 litrów krwi na 140-lecie MPK szeroko rozpromować. Zagraliśmy dla dzieciaków w szpitalu w Prokocimiu, zagraliśmy dla chorych w szpitalu na Żeromskiego, zagraliśmy tutaj dla honorowych krwiodawców krwi. No i sami pokazaliśmy, że jako instytucja miejska jesteśmy częścią społeczną miasta i przez to możemy dawać to, co potrafimy, to, co umiemy. Muzycy spontanicznie oczywiście gramy te koncerty bez wynagrodzenia. Robimy to, co potrafimy najlepiej i dzielimy się z innymi. Ci z muzyków, którzy mogą, jak najbardziej też swoim przykładem chcą to zrobić. Myślę, że wielu z nas czasem myśli o tym. Ja też się przyznam, że jestem po raz pierwszy będę dawcą krwi dzisiejszego dnia. Myślę, że wielu z nas myśli o tym, ale czasem nie ma czasu. Odkładamy tę decyzję na później, prawda? Nie ma okazji, możliwości. Myślę, że dlatego tego typu akcje mają na celu oczywiście zwrócenie uwagi na ten fakt, ale po prostu też tak naprawdę przypomnienie i udało nam się spontanicznie kilka osób przekonać, żeby nawet z nami przyjechały tym tramwajem właśnie, a wiele osób obiecało, że też podejmie. Mnie zaskoczyło, że w tramwaju jadąc, właśnie reklamując tę akcję, spotkaliśmy 6 dawców krwi łącznie i jednego pana, który nawet miał doświadczenie, 26 litrów krwi oddał w swoim życiu. Miał darmowy przejazd. Miał darmowy przejazd, dokładnie, tym też zachęcaliśmy ludzi. Wydaje mi się też, że tak naprawdę powinno być jeszcze więcej udogodnień dla krwiodawców takich właśnie barterowych, bezgotówkowych, tak jak jest to darmowy bilet po 18 litrach krwi. Myślę, że Sinfonietą Krakowią na pewno też coś takiego wymyślimy i będą zaproszenia dla honorowych dawców krwi na nasze koncerty.